Dana jest funkcja f od x równe 40 minus x kwadrat. Oblicz f od 5. No dobrze, więc co to jest funkcja? No funkcję możemy sobie wyobrażać jako pewne pudełeczko z napisem f. Wkładamy do tego pudełeczka argument x i wyciągamy wynik. No i teraz naszym zadaniem zamiast tego x musimy tu włożyć 5. No i teraz gdzie jest opis tej funkcji? No tu jest właśnie ten opis funkcji, prawda? To jest co robimy z argumentem, czyli argument standardowo nazywamy x. No i ta funkcja mówi, żeby obliczyć jej wartość, weź argument, podnieś go do kwadratu, pomnóż przez minus 1 i dodaj 40. Prawda? To jest skrótowy zapis tego, co musimy zrobić z naszym argumentem. No i teraz naszym argumentem ma być 5, czyli f od 5 to ma być 40, czyli w miejsce x wstawiamy 5. W miejsce x w tej formule wstawiamy właśnie 5, czyli 40 minus 5 do kwadratu, czyli 40 minus 25, czyli 15. A więc wartość tej funkcji dla argumentu 5 jest równa 15.